Kto jest ryzykownym kierowcą? Witajcie, co jakiś czas wracam tutaj z tematem ryzyka w ruchu drogowym i dziś w związku z tym tematem wróciłam, bo natrafiłam na ciekawy artykuł na temat determinant czy predyktorów niebezpiecznych zachowań. To, co przewija się przez większość analiz czy artykułów, jeśli chodzi o to, co może powodować niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym, to najczęściej wewnętrzne umiejscowienie kontroli, poszukiwanie sensacji, wrażeń, poszukiwanie ryzyka i akceptacja tego ryzyka, a także wysoka samoocena oraz taka konfiguracja cech temperamentu, która świadczy o dużych możliwościach przetwarzania stymulacji i efektywnej regulacji tej stymulacji. Co jeszcze może mieć wpływ? Zapraszam! Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować spadek w liczbie wypadków drogowych. Jednak niezależnie od tej tendencji, liczba wypadków jest wciąż dosyć przerażająca. Problem nadal istnieje pomimo pewnych systemowych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jazda pod wpływem narkotyków czy alkoholu, lekkomyślność, nadmierna prędkość, agresja, brak ostrożności – no to są, one będą należały do takich najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Również takie czynniki jak wiek, płeć, wykształcenie czy staż w kierowaniu pojazdem mają znaczenie. Jeśli pomyślimy sobie o starszych kierowcach, to za pewne determinanty można by wskazać brak ostrożności i przecenianie swoich własnych umiejętności w połączeniu ze znikomą taką świadomością faktu pogarszania funkcjonowania psychomotorycznego. Można by też dorzucić tutaj zmniejszoną dynamikę jazdy, no i ten wolniejszy proces decyzyjny. Ale znowu to, co częściej charakteryzuje tych młodych kierowców, mniej doświadczonych, no to będzie taka życzeniowa ocena sytuacji drogowej. Również takiej na zasadzie, mi się to nie przytrafi. Świadome lekceważenie zasad lub norm społecznych, no i przecenianie swoich umiejętności związanych z prowadzeniem auta. Oczywiście przesłankami niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym są nie tylko te czynniki społeczno-demograficzne, ale także oczywiście cechy osobowości, zdolności intelektualne czy funkcjonowanie psychomotoryczne w kontekście szczególnie koordynacji wzrokowo-ruchowej, czasu reakcji, no ale także elementy poprawnego oszacowania odległości, prędkości, antycypacja, czyli przewidywanie zdarzeń, czy prawidłowe widzenie w ciemności i odporność na oślepienie. Nie ustalono jak dotąd takiego wyraźnego profilu niebezpiecznego kierowcy, chociaż szereg wcześniejszych badań w psychologii transportu podejmowało takie próby. No, jest to dosyć wąska dziedzina i często nie da się tak uogólnić rezultatów, no ale pewne wnioski nie płyną z tych badań. Szereg cech psychologicznych i społecznych, na przykład u sprawców wypadku, udało się za to ustalić. Według badaczy wskaźnik ryzyka wypadku wzrasta, gdy mamy do czynienia z wysoką ekstrawersją w połączeniu z takimi cechami jak nadmierna koncentracja na sobie, agresywność, impulsywność, nieodpowiedzialność, nieuznawanie autorytetów. Inni badacze wskazują znowu na to, że ci ekstrawertyczni kierowcy z taką dużą potrzebą stymulacji mogą być bardziej podatni na monotomię. W tym samym występuje u nich większa skłonność do tego, żeby popełnić jakiś błąd. Często wskazuje się też na takie cechy jak neurotyzm, niedojrzałość emocjonalną, niską odporność na stres, niską samokontrolę. Natomiast nie tylko cechy osobowości mogą do takich niebezpiecznych zachowań predysponować, ale także warto byłoby zwrócić uwagę na funkcjonowanie poznawcze, głównie na problemy z uwagą. Badania osób starszych ujawniły zależności tak naprawdę pomiędzy niebezpieczną jazdą a wystąpieniem już pewnych deficytów poznawczych właśnie w obszarach uwagi, pamięci krótkotrwałej i szybkości percepcji. Niebezpieczny styl jazdy typowy dla starszych kierowców może wiązać się tutaj też z dłuższym czasem reakcji. Z badań z naszego polskiego też podwórka wyszło na przykład, że można stworzyć dosyć konkretny profil, taki społeczno-demograficzny czy nawet psychologiczny kierowcy, którego można byłoby określić takim mianem niebezpiecznego czy potencjalnie niebezpiecznego w ruchu drogowym. I wśród takich zmiennych jak płeć, wiek i czas posiadania prawa jazdy, no pojawiły się pewne predyktory niebezpiecznych zachowań na drodze. Co ciekawe, wyszło na to, że realne zagrożenie mogą powodować mężczyźni w podeszłym wieku, którzy posiadają prawo jazdy stosunkowo krótko. No, można sobie teoretyzować, że seniorzy mają wyższą samoocenę i często niewystarczające postrzeganie swoich kompetencji jakby w zakresie prowadzenia pojazdu.
Znowu do takich predyktorów bardziej temperamentalnych należą za to takie zmienne jak wysoki poziom ryzyka i poszukiwanie stymulacji, niski poziom tolerancji na monotonię, wysoka samoocena, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, wysoki poziom akceptacji zachowań ryzykownych przy niskim poziomie wrażliwości sensorycznej i niskim poziomie reaktywności. Dodatkowo również deklarowana przewaga wartości hedonistycznych nad moralnymi wśród kierowców. Taki wysoki poziom podatności na nudę i ta nietolerancja tej monotonii będzie się często wiązała z takim uczuciem niepokoju, irytacji, a to znowu sprzyja zachowaniom agresywnym, a także błędnemu interpretowaniu czy nawet nadinterpretowywaniu sygnałów płynących z otoczenia. Tego typu często nieprzewidywalne zachowanie jest dodatkowo wspierane przez wysoką potrzebę stymulacji i akceptacji wysokiego ryzyka, a także przez wysoką samoocenę objawiającą się zawyżeniem i często niewłaściwą samooceną własnej jazdy i własnych kompetencji. W takim przypadku niebezpieczne zachowanie podczas jazdy będzie obejmowało na przykład nadmierną prędkość, ale ryzykowne manewry czy podejmowanie ryzykownych decyzji, które stwarzają realne zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego. Szczególnie ciekawy jest fakt, że oprócz tej niskiej reaktywności, o której często się mówi w badaniach, to właśnie niski poziom wrażliwości sensomotorycznej ma tutaj znaczenie. Ta cecha może skutkować ignorowaniem ważnych wskazówek z punktu widzenia bezpieczeństwa, pomijaniem szczegółów, a w związku z tym podejmowaniem błędnych decyzji oraz angażowaniem się w naprawdę niebezpieczne sytuacje. I kiedy bierzemy pod uwagę fakt, że idzie to w parze z dużą potrzebą doświadczenia ryzyka, stymulacji, ale także z niską tolerancją monotonii i wysoką samooceną, to zaczyna nam się klarować taki profil niebezpiecznego kierowcy. Mam nadzieję, że były to dla Was ciekawe doniesienia ze świata badań naukowych. Tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.